Witam serdecznie wszystkich widzów. Na początek zachęcam do odwiedzenia portalu Defense24, do którego pisuję, oraz kanału YouTube Defense24, gdzie również publikowane są różne materiały dotyczące ogólnie pojmowanej obronności. A teraz przejdźmy do właściwej części materiału, w jeden z wcześniejszych filmów poruszałem tematykę stanowisk uzbrojenia dowódcy w czołgach radzieckich i rosyjskich. Idąc za ciosem. Postanowiłem przygotować materiał o przyrządach celowniczych stosowanych w czołgach T-64, T-72, T-80 i T-90. Materiał ten podzielę na dwie części. W pierwszej omówię dzienne przyrządy celownicze, natomiast w drugiej omówię przyrządy noktowizyjne i termowizyjne. Także zapraszam do materiału. Zaczniemy od czołgów T-64, T-64A, który widoczny jest tutaj na fotografii, T-72 Ural oraz T-80. Wozy te dysponują celownikiem dalmierzem optycznym TPD-249. Przyrząd ten posiada stałe przybliżenie obrazu na poziomie 8 razy oraz pole widzenia wynoszące 9 stopni. TPD-249 wykorzystuje tzw. dalmierz koincydencyjny. Oznacza to, że obraz widziany przez celownik dalmierz jest podzielony na dwie połowy, które trzeba ze sobą zgrać, tak jak za, za chwilę zobaczymy na załączonych przykładach. Jeżeli chodzi o sam celownik TPD-249, tutaj po naszej lewej stronie na wieży, pod wieżyczką obserwacyjną dowódcy, widzimy właśnie jedno z dwóch okien celownika dalmierza TPD-249. Tak wygląda sam dalmierz wewnątrz wieży. Natomiast tak wygląda siatka celownicza. I teraz tak. Na lewo mamy tylko siatkę celowniczą, na prawo siatkę celowniczą, ale już z obrazem z dalmierza, który jest na nią też nakładany, i widzimy po środku sam obraz z dalmierza. I teraz o co chodzi? Chodzi o to, że obraz z dalmierza podzielony jest na dwie części, które należy ze sobą zgrać, aby obliczyć za pomocą tego dalmierza odległość. Do celu. Jak to wygląda w praktyce? Tutaj mamy fragment z rosyjskiego archiwalnego filmu, gdzie widzimy właśnie zgrywanie tych dwóch obrazów. Tutaj oczywiście litery są w bukwach, ale mam nadzieję, że będzie to w miarę czytelne. A więc tak, odległość do celu, która oznaczona jest tutaj literą D, ona jest obliczana poprzez podzielenie długości dalmierza, którą oznaczono literą, no tutaj, jeżeli to są bukwy, to jest to litera W i wynosi to około 1,5 metra, wraz z kątem paralaksy, który oznaczony jest literą alfa. Mamy tutaj metodę objaśnioną obliczania odległości i tego, jak w ogóle odległość do celu jest za pomocą takiego dalmierza wykonywana. W sytuacji słabej widoczności wynikającej z warunków atmosferycznych, celownik dalmierz TPD-249 może być ustawiony w alternatywny tryb pracy. Zamiast dzielonego obrazu jednego obiektu, działonowy widzi dwa obrazy tego samego obiektu, które musi zgrać ze sobą. Tutaj widzimy, że tym obrazem no, jest rysunek czołgu. Zauważcie, proszę, że y, rysunek czołgu na dole ma lufę, która styka się z pionową kreską, a więc y, co musi zrobić działonowy? Oczywiście, obracając pokrętłem, musi tak zgrać górny obrazek, aby również stykał się z pionową kreską. Y, Lufą e, tego czołgu i wtedy mamy odmierzoną odległość. E, ten tryb wykorzystywany jest właśnie, kiedy widoczność jest słaba, e, kiedy są jakieś problemy wynikające z warunków atmosferycznych. Ogólnie, jak na czasy, w których to rozwiązanie zostało wdrożone, e, było to rozwiązanie bardzo dobre. Ale ma oczywiste wady w stosunku do późniejszych dalmierzy laserowych. Jest bardziej powolne w użyciu oraz mniej precyzyjne. Natomiast było w swoim czasie bardzo popularne w Stanach Zjednoczonych. Wykorzystywane np. w czołgach średnich M47, M48, w czołgach podstawowych M60, w czołgu ciężkim M103. W Europie wykorzystywane było w czołgach Leopard 1, w czołgach AMX30. I nie tylko, oczywiście. Następnym krokiem rozwojowym był celownik dalmisz laserowy TPDK-1 wdrożony w czołgach T-72 Ural-1, T-72A, widoczny tutaj na fotografii, a także eksportowych T-72M i T-72M1. Jest to więc rozwiązanie dobrze znane w Polsce. Sam TPDK1 jest modyfikacją wcześniej omawianego TPD249 i dzieli z nim pewne elementy. W źródłach, do których dotarłem, mówi się, że jest to około 70-80% elementów, które są wspólne między oba, oboma rozwiązaniami. TPDK1 jest nadal stosunkowo prostym przyrządem celowniczym. Posiada stałe ośmiokrotne przybliżenie obrazu. Celownik ten stabilizowany jest jedynie w pionie. I oczywiście celownik ten dysponuje dalmierzem laserowym oraz współpracuje z prostym kalkulatorem balistycznym. Tutaj mamy rysunek siatki celowniczej TPDK1. Teraz taka ciekawostka. Celownik ten. Nie ma wspólnego y, punktu celowania, jeżeli chodzi o sam celownik i armatę, oraz punktu celowania dalmierza laserowego. Tutaj oznaczony cyferką 9 jest właśnie punkt y, celowania y, dla dalmierza laserowego. Y, I taka ciekawostka: ten punkt, zależnie od danego egzemplarza dalmierza, mógł być w różnych miejscach tak jak tutaj na rysunku, trochę z boku, trochę bardziej do góry, trochę bardziej do dołu. Także nie było to ustandaryzowane. I tak wygląda obraz z celownika TPD K1. Dalsza modyfikacja celownika tpdk 1 została wdrożona w czołgach T-72B jako 1A40. Jest to nadal bardzo prosty system. W zasadzie nie uległ on większym zmianom. Wprowadzono jednak pewne udogodnienia względem oryginalnego TPD-K1. Ponieważ w TPD-K1 nie ma automatycznego wyliczania poprawki na cel ruchomy, mówiąc brzydko, trzeba to robić tradycyjnie na oko, wdrożono w 1A40 pod system UWBU. No więc, jak to działa? E, działonowy, jak widzicie tutaj na fotografii, ma obok swojego e, okularu głównego celownika taki mniejszy doczepiany okular. Tu go widać e, na e, lewo, czyli by się stykał dokładnie z lewym okiem, główny okular z prawym okiem. E, no i tutaj siatka celownicza nie ulega zmianie. Natomiast jeżeli chodzi o system UWBU, wygląda to tak. I na czym to polega, jak to działa? Kiedy działonowy śledzi cel zmierzy odległość dalmierzem laserowym i przytrzyma przycisk dalmierza, to z boku po lewej stronie, a w zasadzie tak naprawdę w tym małym okularze, pojawia się na czerwono. Taka liczba plus 0,55. O co chodzi? Plus lub minus oznacza kierunek, w którym jedzie pojazd. To znaczy plus oznacza, że śledzimy na prawo, minus, że śledzimy na lewo. I teraz tak, 0,55 określa nam tutaj na tej y, długiej podziałce y, horyzontalnej. Punkt celowania. Chodzi o obliczenie y, punktu celowania z wyprzedzeniem na cel ruchomy. Czyli to jest takie dosyć prymitywne wyliczanie poprawki. Tutaj macie y, inny przykład. Minus 0,65. Y, te, te screenshoty wykonałem w symulatorze SteelBiz Pro PE. E, jako, że w zasadzie niemożliwym jest znalezienie e, żadnej fotografii czy rysunku, które by pokazywały, jak to wygląda w praktyce e, w prawdziwym czołgu, także e, tego typu rozwiązanie wprowadzono w czołgach T72B i ich modyfikacjach. E, jest to nadal prosty system e, tani system. Ale dający nieco większe możliwości niż zwykły TPD K1. Teraz przechodzimy już do systemów celowniczych, będących elementami prawdziwych systemów kierowania ogniem. Zaczniemy od celownika dalmierza laserowego 1G42, stosowanego w czołgach T64B, T64BW, widoczny tutaj na fotografii, a także T80B i T80BW, tutaj również widoczny na fotografii. 1G42 to jak na swoje czasy, czyli końcówkę lat 70 bardzo nowoczesny celownik dalmisz laserowy. Charakteryzuje się pełną stabilizacją w pionie i poziomie, a to oznacza, że wylicza on poprawkę na cel ruchomy w pełni automatycznie. Działonowy musi jedynie utrzymać punkt celowania na celu. Tym punktem celowania jest tutaj yy, ta skierowana w górę strzałeczka. Więc jedyne co musi zrobić działonowy to utrzymać ten punkt celowania na celu. Nieistotne, czy jest on nieruchomy, czy się porusza, poprawka zostanie odpowiednio wyliczona i już automatycznie armata zostanie odpowiednio naprowadzona. Jeżeli chodzi o zakresy przybliżenia obrazu, jakim dysponuje 1G42, pierwszy wynosi 3,9 razy, zaś drugi wynosi 9 razy. No, i tutaj mamy na fotografii obraz celownika 1G42. Nie jest on zbyt dobry, nie jest najlepszy. To jest fotografia wykonana w czołgu T64BW. Tutaj na dole widzimy literkę Bukwę, oczywiście. To jest, jeżeli się nie mylę, literka K oznacza, że jest wprowadzony do komputera balistycznego na stała na amunicję kumulacyjną no i dystans do celu 3615 m. Dalszym rozwinięciem celownika 1G42 jest celownik 1G46 zastosowany w czołgach T-80U, widoczny na fotografii. T-80UD, T-90 i T90A. Funkcjonalnie 1G46 nie różni się specjalnie od 1G42. Jest od niego troszeczkę większy, troszeczkę cięższy. Natomiast ma on nieco inaczej wyglądającą siatkę celowniczą oraz inny zakres, zakres przybliżenia obrazu wynoszący 2,7 razy, 8 razy i 12 razy. Także tak to wygląda. Celownik też jak na swoje lata bardzo nowoczesny. W zasadzie, jeżeli chodzi o jego zdolności, to niczym nie odbiegał od kanałów dziennych dla zachodnich celowników, takich jak te stosowane w Leopardach 2 na przykład. I tutaj obraz samego celownika. Jak widać, siatka celownicza troszeczkę różni się od tej z 1G42. W wypadku e, czołgów T-72B3, T-80BWM i T-90M e, zastosowano e, inne rozwiązanie. Posiadają bowiem one e, celowniki Sosna U lub ich rosyjską odmianę PNMT. To jest tutaj na prawo, e, obok wyrzutni granatów dymnych, to jest ta większa skrzynka mieściona głowicę celownika Sosnaulu lub PNMT obok poniżej na lewo znajduje się okno celownika zapasowego Dubel w wypadku czołgów T-72 B3 wozy zachowały celownik 1A40 jako zapasowy natomiast tak jak już wspominałem czołgi T-80 BWM i T-90M mają jako zapasowy celownik Dubel. Sam celownik Dubel to proste urządzenie o stałym ośmiokrotnym przybliżeniu obrazu. Niestety nie dysponuje fotografią lub rysunkiem jego siatki celowniczej. Natomiast e, SOSNA-U i PNMT e, dysponują kanałem dziennym, który ma zmienny zakres przybliżenia obrazu, który wynosi i 4,12 razy. Za chwilę pokażę ogólna siatka celownicza. Tutaj taka ciekawostka. E, SOSNA-U i PNMT, jeżeli chodzi o okular, e, to w tym okularze celowniczym wyświetlany jest jedynie kanał dzienny. Kanał termowizyjny wyświetlany jest na osobnym yy, wyświetlaczu. Yy, omówię ten temat, tak jak już wspominałem, yy, w osobnym filmie poświęconym celownikom yy, noktowizyjnym i termowizyjnym. Natomiast jest to, trzeba wspomnieć, duża niedogodność yy, ergonomiczna dla czołgów rosyjskich, nie jest to po prostu najwygodniejsze rozwiązanie. Yy. Jeżeli chodzi o siatkę celowniczą e, kanału dziennego, e, wygląda ona tak na rysunku. Natomiast e, tak wygląda w praktyce. E, znowu, literka K oznacza amunicję kumulacyjną 1905 m do e, celu. I jak więc widać, niektóre typy radzieckich i rosyjskich czołgów posiadają stosunkowo nowoczesne i dobre przyrządy celownicze. Oczywiście to nie są przyrządy na poziomie tych zachodnich, szczególnie jeżeli chodzi o precyzję wykonania, ale nie należy ich lekceważyć. Te przyrządy optyczne nadal sprawiają, że szczególnie te nowocześniejsze, że te czołgi są groźnym przeciwnikiem. Celownik taki jak 1G42 czy 1G46 zapewnia podobne możliwości jak kanał dzienny celownika MS15 stosowanego w czołgach Leopard 2, czy celownika GPS stosowanego w czołgach rodziny M1 Abrams. Jeżeli chodzi oczywiście o kanał dzienny, kanał termowizyjny to zupełnie inna sprawa. Bo tutaj trzeba nakreślić pewną rzecz, ogólnie na świecie trend jest taki, że Podstawowym przyrządem celowniczym staje się kana... celownik, czy też kanał termowizyjny. Celownik lub kanał dzienny staje się przyrządem pomocniczym. I tutaj też następuje pewna ewolucja. Odchodzi się od klasycznych kanałów optycznych na rzecz po prostu kamer. O wysokiej rozdzielczości, których obraz cyfrowo. Przez przewód przekazywany jest na duży ciekokrystaliczny wyświetlacz. To jest pewien trend, którego nie unikniemy. Wszyscy zaczynają podążać w tym kierunku. W każdym razie dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że materiał był interesujący. Mogliście zobaczyć, jak wygląda siatka celownicza, czy ogólnie. Obraz, który widzi działonowy, yy, patrząc przez tego typu przyrządy obserwacyjno-celownicze. Yy, możecie zobaczyć, oczywiście, tu, tutaj i YouTube, i, i również te fotografie, które mam, one nie pokazują do końca, jak to wygląda w rzeczywistości, ale możecie zobaczyć też, jaka jest jakość yy, tego obrazu. Także jeszcze raz dziękuję za uwagę yy, i do zobaczenia w kolejnym filmie. Czeoem.